mitologia grecka. Obok Biblii przez wieki była jednym z fundamentów europejskiej kultury i sztuki. Malarstwo, rzeźbiarstwo czy poezja to tylko niektóre dziedziny, w których twórcy czerpali z niej całymi garściami. Do dziś stanowi ona nieodłączny element europejskiej tożsamości. Wydaje się, że znamy ją wszyscy. Wprawdzie każdy słyszał o Zeusie, Prometeuszu czy Posejdonie, ale ile tak naprawdę o niej wiemy? Mitologią grecką określamy zbiór mitów opowiadających o bogach, herosach czy powstaniu świata i będących oczywiście wytworem szeroko rozumianej kultury greckiej. Na samym początku trzeba odróżnić pojęcie mitologia od pojęcia religia, chociaż nie sposób mówić o jednym w oderwaniu od drugiego. Religia opiera się na kulcie i wierzeniach, które cechuje pewna trwałość. Natomiast mitologia była w ciągu wieków znacznie bardziej podatna na zmiany czy podkoloryzowania co ambitniejszych poetów, historyków czy w sumie kogokolwiek, kto wziął ją w swoje ręce. W jednych miejscach będziemy bardziej odnosić się do mitologii, w innych zaś bardziej do religii. Słowo mitos, od którego pochodzi termin mit, oznaczało początkowo opowiadanie. Od około VI wieku przed naszą erą zaczęto odróżniać mitos, jako opowiadający o wydarzeniach fantastycznych, fikcyjnych, od logos, opowiadającego o rzeczywistych wydarzeniach. Dobrze obrazuje to, jak postęp cywilizacyjny sprawił, że mity zaczęły tracić swoją początkową i główną funkcję – objaśniania rzeczywistości. Ta tak zwana funkcja archeologiczna polegała na tym, że ludzie za pomocą mitów starali się wyjaśniać sobie zjawiska przyrodnicze, czy w sumie wszystko, czego nie byli w stanie objąć swoim umysłem, jako działalność sił nadprzyrodzonych. I tak na przykładu zmiany pór roku przypisywano działalności bogini Demeter, a to, że Afryka jest pokryta pustyniami i tamtejsi ludzie czarnoskórzy, temu, że niegdyś syn boga słońca, Heliosa, przeleciał rydwanem ojca zbyt blisko ziemi. Człowieka miał natomiast stworzyć Prometeusz, lepiąc go z ziemi, z gliny, zmieszanej ze łzami. A przynajmniej taka jest jedna z wersji. I tym sposobem dochodzimy do kolejnej cechy mitologii greckiej. Z jednej strony czegoś wspaniałego, z drugiej zmory każdego badacza, olbrzymiej różnorodności. Przez ziemie greckie przez lata przepalały się liczne ludy, a Grecy byli podzieleni na wiele szczepów. Występowało również rozdrobnienie na niezliczoną ilość państw miast i niski poziom komunikacji między skupiskami ludzi, choć jak na tamte czasy, to i tak był on niczego sobie. Wszystkie te czynniki oczywiście nie mogły spowodować, że wersje mitów będą spójne. Gdy dodamy do tego jeszcze to, że Grecy jako jedni z największych żeglarzy starożytności często wchodzili w kontakty z Egipcjanami czy ludami Azji i sporą część swoich wierzeń zapożyczali od tych społeczności, uzyskamy chociaż namiastkę tego, z jak wielkim i skomplikowanym systemem mitów i wierzeń mamy do czynienia. Jak bardzo one były różnorodne, dobrze obrazuje fakt, że często w sąsiednich wioskach wierzono w zupełnie różne bóstwa. Nie trudno sobie uświadomić, że mitologia grecka to ogrom. Samych mitów o stworzeniu świata jest co najmniej 5. Często też mity są ze sobą sprzeczne. Jedne cieszą się większą popularnością, inne mniejszą. I nie warto, wgłębiając się w mitologię grecką, przyjmować jakiejś wersji mitu jako jedynej prawdy objawionej. Niektóre mity są też nośnikiem, co prawda ukrytej, szczątkowej i często niepewnej, ale jednak wiedzy historycznej. I tak dla przykładu wojna z gigantami, o której powiemy sobie trochę więcej w drugiej części, odnosi się do nieudanego ataku ludów z gór na miasta helleńskie. Z kolei wojna trojańska, opisywana w Iliadzie Homera, oczywiście z odpowiednią i niemierzalną dawką fantazji, ale jednak relacjonuje faktyczne zdobycie Troi przez Achajów na przełomie XIII i XII wieku przed naszą erą. Skoro jesteśmy już przy historii, to nic dziwnego, że może pojawić się pytanie, co doprowadziło w sumie do tego, że mitów nikt już nie traktuje poważnie, a dawna religia Greków co do zasady nie jest praktykowana. Pierwotną formą religii Greków był fetyszyzm. Polegał on na oddawaniu czci martwym przedmiotom, gdyż wierzono, że są one siedzibą bóstwa. Lecz wbrew pozorom nie były to przedmioty szczególnie wyszukane. Na przykład Artemida czczona na wyspie Ikaros musiała się zadowolić nieobrobionym pniem drzewa. Zeus dostał już natomiast cały dom w Dodonie, najstarszej znanej wyroczni greckiej. Mieszkańcy Heronei czcili natomiast drewniany kij, który miał spaść z nieba wraz ze znaczną ilością złota. Poza tym czczono meteoryty, skały, drzewa i wiele innych rzeczy. Dopiero później zaczęły powstawać wspaniałe, bogato zdobione posągi. Obecny był też antropomorfizm. Bogom często nadawano postać zwierzęcą, na przykład Dionizos występował jako byk. Wynikało to m.in. z tego, że prawdopodobnie Grecy wierzyli, że zwierzęta są ich przodkami. Wierzono, że na przykład ród A pochodzi od wilka, ród B od konia, a ród C od słonia.
Dopiero z czasem, wraz z rozwojem cywilizacyjnym, forma zwierzęca zaczęła zanikać. Jednak pozostały drobne elementy świadczące o niej, jak na przykład sowa przy Atenie czy wąż u nóg Asklepiosa. Zmiany w wyobrażeniach bogów były wprost proporcjonalne do rozwoju cywilizacji. Bóstwa uzyskały więcej dostojeństwa, powagi, otrzymały rys psychologiczny. Swoistej rewolucji dokonali tutaj poeci Homer i Hesiod. Starożytny historyk Herodot podaje, że to oni stworzyli cały system bogów, nadali im przydomki, określili kompetencje i zakres władzy. Uporządkowali w ten sposób wierzenia i to oni w znacznej mierze sprawili, że mitologia jest dzisiaj taka, jaką ją znamy. Że na górze Olimp mieszkają sobie bogowie, spośród których najważniejszym jest Zeus, a każdy z nich ma określony charakter i czymś się opiekuje. Dzieła Homera i Hesioda miały podniosły dworski charakter. Nadały bogom psychologicznie bardzo ludzką postać i wytyczyły nowy kierunek rozwoju. Jednak ich przyjęcie nie wyglądało w ten sposób, że Homer i Hesiod sobie coś napisali i hura, wszyscy w to wierzymy. No nie, o ile warstwy wyższe nie miały problemu, żeby przyjąć wersji Homera i Hesioda, no to o tyle właśnie ludzie na wsi wierzyli nadal po swojemu. Dopiero z czasem, przez to, że to ci pierwsi trzymali władzę i nie mieli problemu, żeby uczynić wersji Homera i Hesioda wersjami oficjalnymi, różnice chociaż trochę zaczęły się zacierać. Później zaczęły powstawać nowe nurty filozoficzne i religijne. Założenia Homera i Hesioda zaczęto poddawać krytyce. Już wtedy wierzenia były bardzo zróżnicowane. Gdy dodamy do tego nowe nurty w religii, takie jak orfików, wyznawców monoteizmu, czy poglądy takie jak ateizm, otrzymamy już zupełny bałagan. Także rozwój cywilizacyjny, a co za tym idzie rozwój nauki, spowodował, że dotychczasowe wierzenia zaczęły nieco tracić na znaczeniu. W okresie hellenistycznym, w wyniku wcześniejszych podbojów Aleksandra Wielkiego, zwiększyły się kontakty Greków z kulturami wschodnimi. Nastąpiła orientalizacja religii. Zaczęli pojawiać się bogowie, którzy dotąd byli czczeni w innych religiach. Grecy nie mieli problemu z ich przyjęciem, ponieważ jako politeiści odnosili się z szacunkiem do bóstw innych ludów. Łatwość recepcji bóstw orientalnych wynikała też z podejścia Greków do praktyk religijnych. Modlili się oni zawsze o coś albo dziękowali za coś. Nie budowali osobistej relacji z istotą, do której się modlili, jak choćby chrześcijanie. Przez to, gdy taki Grek poznawał nowego Boga, no to w sumie czemu nie miałby się do niego pomodlić? Może pomoże. Tym sposobem dla przykładu z Egiptu przejęto Izydę, która od III wieku naszej ery aż do końca starożytności cieszyła się dużą ilością wyznawców, a ze wschodu perskiego i indyjskiego Mitrę. W II wieku naszej ery pojawił się ruch recepcji dawnych wierzeń popierany przez cesarza rzymskiego Hadriana. Odnawiano obrzędy, radzono się wyroczni, jednak wierzenia Greków musiały w końcu ustąpić znacznie silniejszej religii niż wszystkie dotychczas, z którą to nie mogły się równać. Dowiedzieliśmy się już, skąd wzięła się mitologia grecka, poznaliśmy rozwój historyczny, no ale wciąż może nasuwać się pytanie, jak taki przeciętny, starożytny Grek wierzył? Jak oddawał cześć swoim bogom, no i gdzie to robił? Początkowo modlono się w sumie to wszędzie. Na górach, w lasach, w grotach, przy źródłach, wszędzie, gdzie uznawano, że bóstwo jest obecne. Z czasem zaczęły powstawać świątynie i to często właśnie w miejscach pierwotnego kultu. Jak wyglądała typowa świątynia grecka? Był to ozdobny budynek z kamienia, którego drzwi otwierały się na wschód. W środku nie było okien. Panował półmrok, bo jedynym źródłem światła z zewnątrz były otwarte drzwi. W świątyni znajdował się posąg bóstwa, któremu była poświęcona. Ze względu na to, że w środku nie było za dużo miejsca, modlono się zwykle na zewnątrz. Na stojąco, z ramionami wzniesionymi do góry, chyba że zależało nam na przebłaganiu bóstw podziemnych. Wtedy padano na kolana i walono dłońmi o ziemię. Ceremonii przewodził kapłan i to jemu poświęćmy trochę dłuższą chwilę. Była to osoba cywilna, w starożytnej Grecji nie było jakiegoś wyodrębnionego stanu kapłańskiego. Kapłan nie odbierał też specjalnej edukacji. Był wybierany przez zgromadzenie ludowe do określonej świątyni, jako wsparcie przydzielano mu pomocników i strażników. Ze względu na to, że w tamtym czasie w Grecji nie istniała jakaś instytucja kościelna, która spajałaby wierzenia w całość i ustalała dogmaty wiary, kapłan nie nauczał wiernych. Jego jedynym zadaniem było odprawianie ceremonii. Te wyglądały różnie, ale jedno było w nich zdecydowanie najważniejsze – ofiary. Gdy bogowie łaskawym okiem spojrzeli na nasze prośby, trzeba było ich odpowiednio przebłagać. Nie dało się zrobić tego w lepszy sposób niż poprzez ofiarę. Składano ją z wołów, owiec, świni, kóz i innych zwierząt, a początkowo także i z ludzi. Powszechne były też uboższe ofiary z plonów. Natomiast gdy zbliżało się jakieś szczególne święto lub trzeba było bogów jakoś mocniej przebłagać, składano hekatombę, czyli setkę ofiar. Jednak w rzeczywistości rzadko kiedy ofiarowano aż tyle zwierząt, ile oznacza to słowo. Zwykle było to kilkadziesiąt sztuk. Jak wyglądało takie składanie ofiary?
Przed całą imprezą przygotowywano ołtarz i przystrajano taką to, weźmy owieczkę, we wstążki i wieńce. Po modlitwach i rytualnych oczyszczeniach wesoła procesja przy akompaniamencie muzyki zmierzała w stronę ołtarza, by naszej owieczce sprawić miłą niespodziankę. Wszyscy docierali na miejsce, kapłan zarzynał owieczkę, rozcinał jej korpus, patroszył go, wyrywał jeszcze bijące serce. Potem wyjmował wnętrzności i rozlewał krew na ołtarz i wokół niego. A potem wszyscy szli na ucztę. Istotnym elementem religii i mitologii greckiej były wróżby i wyrocznie. Wierzono, że są one szczególnym objawem woli i łaski bogów. Wróżbici i wróżki, jako posiadający szczególne zdolności, objaśniali znaczenie różnych zjawisk. Uderzenie pioruna, lot ptaków czy układ wnętrzności zwierząt ofiarnych. Dosłownie wszystko mogło być objawem woli Bożej. Najsłynniejszą wyrocznią grecką była znajdująca się w górach Parnas wyrocznia delficka. To tam zmierzali ludzie ze swoimi problemami, by uzyskać odpowiedź od bogów, jak sobie z nimi poradzić. Najpierw składano ofiarę, a potem losowano, kto pierwszy będzie pytać o radę. Sługa świątynny spisywał treść pytania, a potem była ona przedstawiana jednej z pytli, natchnionych dziewic kapłanek, które po odpowiednim odurzeniu spalanymi ziołami w kadzidłach wchodziły w trans i udzielały odpowiedzi. Niejasne i często bez większego związku ze sprawą. Ale nie było co się martwić, bo tutaj z pomocą przychodzili nam specjalni kapłani, profeci, którzy układali wypowiedzi w pytli w formie wierszowanej. Oczywiście równie niejasnej i dwuznacznej, wszak nie można było narazić na szwank reputacji wyroczni. W Grecji bardzo rozbudowany był kult zmarłych. Związany z nim był dosyć złożony ceremoniał, który omówimy jednak dosyć skrótowo. Po przygotowaniu ciała zmarłego odbywały się nad nim lamentacje przy akompaniamencie muzyki. Wcześniej wkładano mu do ust obola dla przewoźnika Charona, a do ręki placek na miodzie dla Cerbera, trójgłowego psa strażnika wejścia do krainy umarłych. Zwłoki w zależności od okresu historycznego były grzebane albo palone, ale też przez pewien czas równolegle stosowano obie praktyki. W przypadku grzebania zwłok do grobu składano kosztowności, ulubione rzeczy zmarłego i inne przydatne przedmioty. Prawdopodobnie wierzono, że nieboszczyk może upomnieć się o te rzeczy, a jeśli od razu mu je damy, to zostawi nas w spokoju. Grecy bardzo bali się zmarłych. I lamentacje, i ofiary składane w dniu pogrzebu na grobie zmarłego, a także i później, miały na celu przebłagać go, by nie wracał. Przy składaniu ofiar zlewano do wnętrza grobu przez rurę krew zwierząt, jako pożywienie dla zmarłego. Grecy, wierząc w świat pozaziemski, wierzyli też w duszę. Miała się ona znajdować w oku człowieka, w postaci małej laleczki widzianej przez źrenicę. Z kultu zmarłych rozwinął się kult herosów. Herosem była osoba wybitna za życia, zasługująca na szczególną wdzięczność społeczności, a stawała się nim po śmierci. Herosami byli dla przykładu założyciele rodów, prawodawcy, bohaterowie wojenni, kapłani i prorocy. Nad grobem Herosa wznoszona była kaplica ku jego czci, gdzie wznoszono modły. Jednak to było jedno z rozumień pojęcia Heros, bo bardziej powszechne uznaje, że Herosami były postacie zrodzone ze związku człowieka i Boga i w związku z tym mające nadprzyrodzone umiejętności. Niemożliwe jest omówienie wszystkich kwestii związanych z mitologią grecką. Po tym, co zostało przedstawione w tym odcinku, możemy poczuć chociaż namiastkę tego, z jak olbrzymim, ale też wspaniałym światem mamy do czynienia. Mitologia grecka to lata zmagań między fantazją a rozumem, a potem całe wieki inspiracji. To, że do dzisiaj artyści, deweloperzy gier wideo czy producenci filmów opierają się na niej, w bardzo jasny sposób pokazuje, że nawet po upływie tysięcy lat, nie dość, że się nie wyczerpała, to nadal może być interesująca. Motywy z mitologii są mniej lub bardziej widoczne także w bardzo dobrze znanej nam codziennej rzeczywistości. Każdy z nas dobrze zna słynną laskę Asklepiosa, Boga patrona sztuki lekarskiej. Nie każdy? Ależ oczywiście, że każdy. To tylko jeden z wielu elementów mitologii zawarty w otaczającej nas rzeczywistości. W następnym odcinku powiemy sobie też o innych takich elementach, ale przede wszystkim skupimy się na bogach.